Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, dzieło 12 gwiazd w koronie Królowej Pokoju to apostolat prowadzony przez Stowarzyszenie Comunità Regina della Pace. W tym apostolacie chodzi o utworzenie 12 światowych centrów modlitwy o pokój poprzez adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dotychczas powstało 8 gwiazd na różnych kontynentach. 8 gwiazda zapaliła się w Niepokalanowie 1 września 2018 roku. Powstają też inne miejsca adoracji jako gwiazdy na płaszczu Matki Bożej, których jest dotychczas kilkadziesiąt, a ich liczba nie jest ograniczona. Co oznacza modlitwa o pokój poprzez adorację Najświętszego Sakramentu? Pokój, jak wiemy, to nie tylko brak konfliktów wojennych. Prawdziwy pokój, który oznacza pojednanie z Bogiem, z ludźmi i z samym sobą, może nam dać tylko Jezus. Pokój mój daję wam. Pokój zostawiam wam. Nie tak, jak daje świat. Ja wam daję. Trwając na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, napełniamy się pokojem i w ten sposób stajemy się narzędziami Bożego pokoju. Jednocześnie przynosimy Panu Jezusowi przed Jego eucharystyczny tron wszystkie intencje naszych bliskich, naszych krajów, Kościoła Świętego i całego świata. Boży pokój tak bardzo potrzebny jest naszym rodzinom, aby trwały w jedności i miłości. Naszym społeczeństwom i krajom, aby mogły się rozwijać na fundamencie prawdy i dobra. Potrzebny jest Kościołowi Świętemu, aby wilki nie były w stanie zagrozić Bożej owczarni. Potrzebny jest wreszcie całemu światu, który im bardziej odchodzi od Chrystusa, tym bardziej pogrąża się w panice i niepewności jutra. Istnieje bardzo głęboki związek pomiędzy obroną świętości życia a pokojem w świecie. Święta Matka Teresa z Kalkuty mówiła: jeśli matka może zabić swoje nienarodzone dziecko, co może powstrzymać nas, ciebie i mnie, abyśmy nie zabijali jeden drugiego? Dlatego modlitwa o pokój poprzez adorację Najświętszego Sakramentu jest też wołaniem do Pana Boga o poszanowanie przez wszystkich świętości ludzkiego życia, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Oblicza się, że podczas II wojny światowej zginęło minimum 70 milionów ludzi. Była to wielka tragedia. Dzisiaj jednak każdego roku dokonuje się w świecie ponad 40 milionów aborcji. Jeśli dodamy do tych liczb aborcję farmakologiczną, działania in vitro, eutanazję, samobójstwa, zabójstwa i inne grzechy przeciw życiu, to może się okazać, że każdego roku jest tyle samo ofiar, co w przeciągu całej II wojny światowej. Trwajmy na adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. On jest naszym pokojem, pokojem naszych rodzin, naszych krajów, Kościoła i świata.